Jestem przede wszystkim zadowolony z tego, że udało nam się je zorganizować, że dosyć dużej liczbie dzieciaki przybyły do nas, chciały zobaczyć, jak pracujemy, jak to wygląda, jak jest nasz pomysł na szkolenie w ramach SMS-u. Myślę, że kolejne takie zajęcia otwarte przeprowadzimy w przeciągu 2 następnych miesięcy, w marcu i jeszcze prawdopodobnie w maju, tak żeby większej grupie zawodników, zawodniczek dać szansę sprawdzić się, zobaczyć, jak te zajęcia u nas wyglądają. Na pewno jest bardzo zróżnicowany, natomiast też zdarzają się jednostki, które potrafią już bardzo dużo i myślę, że mogą być taką wartością dodatnią dla szkoły, dla klasy, jako takie otoczenie dla siebie i swoich kolegów, którzy z którymi będą w przyszłości mogli trenować. To znaczy dla nas jest to o tyle ważne, że chcemy szukać tych najzdolniejszych dziewczynek, żeby one przychodziły do nas, do Łęcznej, czy do szkoły, czy do klubu. No, mamy jeden cel, żeby jak najwięcej tej młodzieży u nas w przyszłości zadebiutowało w pierwszej drużynie Ekstraligi Kobiet. I to jest mój cel, to jest cel klubowy i będziemy do niego dążyć choćby przez szkołę SMS czy klub. Obserwowałem dziewczyny dłuższy czas, 2-4, 2-3. 2-2 z kadr wojewódzkich, robiłem swój materiał szkoleniowy, żeby te dziewczynki najlepsze starać się tutaj sprowadzić i naprawdę jestem zadowolony, bo trener Piotr Konzurkiewicz był ostatnio na treningu i też widział, że frekwencja sprzyjała, bo 22 zawodniczki na treningu pierwszym, dzisiaj mamy trening pokazowy w szkole i mam nadzieję, że dalej, tak jak Monika Walaszek teraz trenuje na obozie z pierwszą drużyną, tak jak Kamila Osajkowska, która przyjdzie do nas z Wierzchowisk, też już trener być może daje szansę spróbowania się w treningu i ja jestem zadowolony, ja dalej szukam tych najzdolniejszych i chcę dostarczać do pierwszej drużyny czy do szkoły zawodniczki najlepsze z naszego województwa i z okolic.